Nasze dzisiejsze rozważania, acz dość krótkie, będą dosyć istotne, a w szczególności dla małżonków. Dlaczego? Ano dlatego, że będą one próbowały odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, jeśli moją żonę znowu boli głowa. A oczywiście głowa ją boli wtedy właśnie, gdy... No właśnie, gdy co? Często rozmawiam z mężczyznami, czy to telefonicznie, czy to w cztery oczy, którzy mówią: pastorze, co robić? Moja żona nie chce ze mną uprawiać seksu. Przyznajmy, że problem jest. I jest on istotny, bardzo ważny. Dlaczego jest ważny? Dlatego, że zwykle dzieli małżonków i to jest najgorsze. Dlatego, że wystawia na szwank miłość małżeńską. Dlatego, że niestety w konsekwencji prowadzi do grzechu. Grzechu pornografii, grzechu nawet cudzołóstwa. Co z tym zrobić? Jak się zachować? Co Biblia mówi na ten temat? Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to oczywiście naszym obowiązkiem jest wszystkie nasze decyzje rozpatrywać pod kątem tego, czego uczy nas Słowo Boże. Nie możemy od tak sobie podejmować decyzji, które no, czasami niestety mają swoje daleko idące konsekwencje. Zwykle mężczyźni mówią tak: kiedy otwieram Biblię, to czytam. No i czytam razem z nimi. Teraz, mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. To jest oczywiście pierwszy list do Koryntian, rozdział 7, wersety 3 i 4. Ktoś, kto nie zna Biblii, powie: wow, to Biblia i na takie tematy się wypowiada. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie, ludzie, dobrej księgi, która nauczy was pięknego życia małżeńskiego, pięknego seksu małżeńskiego, to polecam tylko Biblię. Biblia na ten temat mówi bardzo dużo, mówi pięknym językiem i zawsze mówi w sposób, który satysfakcjonuje słuchacza, a później tego, który praktykuje te dobre biblijne rady. Jak to więc jest? Żona ma prawo odmówić mężowi, aby on zechciał z nią, kiedy on zechce z nią współżyć. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, przeczytamy jeszcze jeden fragment. Z jednej strony, to jest 5 rozdział listu do Efezjan, czytamy 22 werset. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. No i mężczyzna powie: o tak, tak, to tylko jest potwierdzenie. Ale dalej czytamy 25 werset. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. No proszę. Mężowie, dalej 28 werset, powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. I tym podobne wersety. Żeby mieć pełen obraz, to oczywiście nie wystarczy 20 minut, które poświęcamy na takie rozważania, ale spróbujmy powiedzieć o najważniejszych rzeczach. Małżonkowie połączeni są miłością. Czy są zakochani, czy nie, to jest rzecz jakby zupełnie nieistotna. Oczywiście dobrze jest, jeśli są w sobie zakochani.
ale zakochanie nie jest miłością. Jeśli miłują siebie wzajemnie, czyli idąc wprost za treścią biblijnej greki, jeśli zdecydowali się, podjęli decyzję, że oddają siebie do dyspozycji męża czy też żony, no to sprawa, można powiedzieć, jest bardzo jasna. Miłują siebie, bo to jest ich decyzja. Idą za tym pewne konsekwencje. I te konsekwencje są szeroko rozpisane w różnych miejscach Bożego Słowa, ale skoro trzymamy się dzisiaj tego jednego tematu, to również w kwestii współżycia seksualnego mąż i żona mają sobie oddawać to, co się drugiemu należy. Czyli ani żona nie może odmówić mężowi współżycia, ani mąż żonie nie może odmówić współżycia seksualnego. Owszem, jest taka możliwość, i przeczytajmy o tym, że, cytuję, nie strąci od współżycia ze sobą, chyba że za obopólną zgodą do pewnego czasu, aby się oddać modlitwie. A potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Apostoł Paweł, kończąc te rozważania, powiedział wyraźnie, że to, co mówi do małżonków, jest zaleceniem, a nie nakazem pańskim. To ma oczywiście znaczenie, bo to nie jest przykazanie, ale to jest praktyczna rada apostoła Pawła, który kieruje ją do małżonków, widocznie w Koryncie, bo w tym liście zauważamy ten fragment, w Koryncie był jakiś problem, który Paweł w ten właśnie sposób zachęcił ludzi do rozwiązania go. No a jak to jest, że żonę boli głowa? Oczywiście pomijam tutaj fakt, że rzeczywiście czasami może tak być, iż małżonka cierpi na jakieś bóle głowy. To nie jest nic nadzwyczajnego. Tak czasami się dzieje z różnych powodów. Ale wiemy, doświadczenie nas tego uczy, że wiele kobiet w ten sposób ucieka od współżycia seksualnego. Jeżeli to jest kobieta wierząca, to musi sobie uświadomić, że niestety dopuszcza się kłamstwa, jeżeli ona nie cierpi na żaden ból głowy, a jedynie stosuje wymówkę. To jest kłamstwo. Kłamstwo jest obrzydliwe w ustach człowieka wierzącego. Daleki jestem od potępiania, ale ta kobieta musi też zrozumieć, że ten sposób postępować nie wolno. To jest absolutnie nie do zaakceptowania. Warto oczywiście przyjrzeć się, dla jakich powodów ta kobieta odmawia tego współżycia. No i tutaj jakby nasz palec kieruje się w stronę mężczyzny. I pytamy się, co masz za uszami, przyjacielu, że twoja żona nie chce z tobą współżyć? Powodów może być naprawdę wiele. Począwszy od tak prozaicznych, że, uwaga, że mąż po prostu jest brudasem, a jak się nie myje i śmierdzi, no to rzeczywiście jest problem. I chociaż nie należy kłamać, to powód, dla którego ta kobieta odmawia współżycia, istnieje, on jest prawdziwy. I nie należy udawać, że go nie ma. Może powodem tej odmowy współżycia być to, że mężczyzna jest bardzo brutalny w tym współmałżeńskim, tym małżeńskim współżyciu. Może tak być. Może tak być z różnych powodów. Może się niedawno nawrócił i po prostu, no niestety, nie rozumie, czym jest współżycie małżeńskie, a traktuje swoją kobietę, swoją żonę jedynie jako zlew kuchenny. To jest oczywiście skandaliczne
i nie wolno w żaden sposób tego akceptować. Może przyczyną jest to, że po prostu mąż jest przykry dla żony przez całe dnie, tygodnie. Jedynie czego od niej chce, no to chce, żeby z nim współżyła. No i można zrozumieć taką kobietę, że ona po prostu no, nie potrafi się zrobić tylko pewnych technicznych, nie potrafi zgodzić się jedynie na pewne techniczne rozwiązania. I słusznie, ponieważ no przecież jest jeszcze miłość. I właśnie o tym chcę teraz powiedzieć. Mężowie, którzy dopominacie się, aby wasze żony oddawały wam to, co jak mnie macie, wam się należy, czy je kochacie? Czy je kochacie tak, jak Chrystus Kościół umiłował? A jak umiłował Kościół Chrystus? No oddał siebie za Kościół. Pozwolił, żeby ludzie brutalnie go potraktowali, żeby go przybili do krzyża. Czy jesteś gotów na to, czy twoja żona ma prawo do tego, żeby cię przybić wręcz do krzyża? No zaraz mi powiesz, że ona ma być posłuszna tobie. No dobrze, skoro ona ma być tobie posłuszna, to ty masz ją miłować tak, jak samego siebie miłujesz. Czy to, czego od siebie, od niej oczekujesz, oczekujesz od siebie? Czy te same prawa, które dotyczą się ciebie, dotyczą też twojej żony? Czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś? Nie staję po niczyjej stronie. Chcę tylko uświadomić nam, że są przyczyny, dla których kobiety odmawiają współżycia seksualnego. To jest fakt. I może być i tak, że kobieta po prostu z jakichś przyczyn jest związana, duchowo wręcz związana, boi się współżycia seksualnego, boi się, że nie wiem, stanie się jej krzywda, może nasłuchała się od koleżanek różnych dziwnych historii. No i teraz to, co ją paraliżuje, to strach. Może tak być. I co wtedy? Co zrobisz? Zgwałcisz ją? Twierdzenie, że w małżeństwie nie można dokonać gwałtu, jest oczywiście kłamstwem. Można. Można zmusić swoją żonę do współżycia. Ale gwarantuję ci, przyjacielu, że ani ty nie będziesz miał z tego satysfakcji, ani twoja żona. I co wtedy? Nie tylko nie rozwiązujecie żadnego problemu, to jeszcze narastają kolejne problemy, z którymi tak naprawdę nie wiadomo, co zrobić. Żeby naprawić tę sytuację, to trzeba rozmawiać. Najpierw trzeba rozmawiać z Bogiem i trzeba uczciwie sprawę postawić przed Bogiem. Trzeba powiedzieć prawdę Bogu. Bóg przecież wie, jaka jest sytuacja. A zakłamywanie tej sytuacji przed sobą samym do niczego nie prowadzi. Jest oszustwem. I jeszcze bardziej niszczy i komplikuje życie małżeństwa. Rozmawiaj z Bogiem. Powiedz Bogu to, co masz do powiedzenia. Nie można powiedzieć, że a mnie to nie interesuje. Jeżeli twierdzisz, że ciebie to nie interesuje, no to co zrobisz z tym, co mówi Boże Słowo, że masz obowiązek oddawać swoje ciało do dyspozycji swojemu współmałżonkowi. To nie jest twoje widzimisię. Tutaj nie ma żadnego widzimisię. Masz taki obowiązek. Problem polega na tym, że oprócz obowiązku trzeba jeszcze mieć radość, satysfakcję. Trzeba wiedzieć, po co to robimy. Czemu to ma służyć tak naprawdę? Dokąd ma nas doprowadzić, czy zaprowadzić to nasze współżycie seksualne? Czym ono jest w małżeństwie? Oczywiście jest cała masa ważnych pytań. Można odpowiedzieć w jeden sposób, chociaż jest to uproszczenie, ale na pewno współżycie seksualne małżonków prowadzi do ugruntowania ich miłości, do zjednoczenia, do przybliżenia się do siebie nawzajem, prowadzi do lepszego zrozumienia potrzeb męża czy też potrzeb żony. Zbliża tych małżonków do siebie wzajemnie na bardzo takiej intymnej płaszczyźnie. I już to, co powiedziałem, wystarczy do tego, aby potraktować współżycie seksualne jako Boży dar, a nie jako jakieś przekleństwo, które nam się przytrafiło i z którym tak naprawdę nie wiadomo, co zrobić. Na pewno
Nie wolno kilku rzeczy. Po pierwsze, nie wolno kłamać. To jest sprawa oczywista i ona nie dotyczy oczywiście tylko i wyłącznie sprawy współżycia seksualnego, ale dotyczy całego życia wierzącego człowieka. Nie możesz kłamać. Po drugie, nie możesz odmawiać swojemu mężowi czy swojej żonie temu tego, co im się naprawdę należy. Czy ci się to podoba, czy nie, im się to należy. Pytanie, co zrobić, żebyś i ty miał, czy miała z tego satysfakcję. A nie, jak długo mogę unikać tego współżycia, bo to i tak niczego mi tak naprawdę nie przynosi. No to źle, że niczego nie przynosi, trzeba się nad tym głęboko pochylić. Trzeba wspólnie zacząć w tej kwestii porozumiewać się i rozmawiać, głęboko rozmawiać. Ważną, niezwykle ważną sprawą jest to, żebyśmy rozumieli, czym w ogóle jest małżeństwo. Bo tutaj też czasami niestety także ludzie wierzący popełniają kardynalne błędy. Nie ma czegoś takiego jak małżeństwo partnerskie. To są bzdury wymyślone przez ludzi, którzy próbują zniszczyć małżeństwo. Nie ma czegoś takiego jak wspólne decydowanie o losach małżeństwa. To jest nieprawda. O wszystkim należy rozmawiać, ale decyzję podejmuje tak naprawdę mężczyzna, bo ją musi podjąć. Takie jest jego zadanie. Jeżeli on tego nie robi, to małżeństwo się zaczyna rozpadać. Rozpadać. Kobieta, jego żona przestaje szanować takiego mężczyznę. Po co jej mężczyzna, który o niczym nie decyduje? Ona i tak wypełnia rolę kobiety, a zaczęła, z jakichś powodów zmuszona do tego, wypełniać rolę mężczyzny. Uprawiać seks z takim mężem? No wątpliwa przyjemność. Prawdziwy mężczyzna zawsze będzie pociągał swoją żonę. Zawsze tak będzie. Zawsze będzie dla niej atrakcyjny. Nie chodzi o fizyczną atrakcyjność, ale chodzi o duchową atrakcyjność. A warto też pamiętać, żeby po prostu dbać o siebie. No, mężczyźni, ludzie kochani, no myjcie się po prostu. Czasami ręce opadają, kiedy przyglądam się mężczyźnie wierzący, rzucający wersetami na prawo i lewo, a koszula sprzed roku. No bo nie da się tego inaczej określić. No jedynym wyjściem mieć tak samo brudną żonę, no ale wtedy pewnie nie mają problemu. Ale jeśli kobieta nie jest taka brudna, no to co wtedy? To ona nie będzie chciała z tobą sypiać. No bo to jest obrzydliwe. Zacznijcie o siebie dbać, zacznijcie swoje żony kochać autentycznie. Przyjdź z kwiatem do domu raz na jakiś czas, uśmiechnij się, weź swoją żonę na dobre ciastko, na spacer. Powiedz jej, że ją kochasz, nie przy ślubie, ale przy wielu innych okazjach. A przekonacie się, kochani, że naprawdę problem jakoś dziwnie znalazł rozwiązanie. Życzę wam wszystkim, kochani, abyście mieli wiele satysfakcji ze współżycia w małżeństwie. Biblia mówi, że to jest dobre. To nie wymyślajmy czegoś, czego Biblia sama nie pochwala. To jest dobre, seks jest dobry, jest radością, przyjemnością, błogosławieństwem na małżonków. A więc uprawiajmy go, ile się da. Amen.